Pomiędzy Mostem Grunwaldzkim a Mostem Pokoju pod koniec lat 30. postawiono wielki, monumentalny budynek, który jest dzisiaj siedzibą Urzędu Wojewódzkiego. Budynek ten widoczny jest za moimi plecami. Tchnie on, jak mi się zdaje, do dziś taką teutońską pychą i pogardą. Kilkanaście lat wcześniej jednak miał być tu zrealizowany projekt Maxa Berga. Miała być tu postawiona 40-piętrowa wieża ze szkła i metalu, która miała być siedzibą władz wojewódzkich, nazwijmy to wojewódzkich, władz prowincji śląskiej, a na szczycie tej wieży miał być gabinet burmistrza Wrocławia, który swoim okiem dobrego gospodarza miał patrzeć na miasto. Budynek ten zgodnie z ówczesną ideą modernistyczną miał być pozbawiony wszelkich ozdób, zgodnie z słynnym manifestem pod tytułem Zbrodnia i ornament. Tak, ornament był zbrodnią, ozdoby były zbrodniami. Tak chciałem zatytułować moją książkę Zbrodnia i ornament. Pozostałem jednak przy tytule Moloch. Moloch jest to wyraźne odesłanie do słynnego filmu Metropolis Fritza Langa, w którym miasto pożera swoich mieszkańców. Takie miasto jest bardzo interesującą, niezwykle kuszącą scenerią dla autora czarnych kryminałów.